Jack Błyskawica. Junction City. Zaczekaj. Przepraszam. Szeryfie, przed chwilą widziałem gang braci Youngerów. Ochłoń. To Cole i Bob Younger. Gdzie? Przed bankiem. Czterech chłopa. Bracia Youngerowie? Trafiły nam się grube ryby. Wiecie, co robić. Czekajcie na mój znak. Zachowajcie spokój. Bądźcie grzeczni, to nikt nie zginie. W przeciwnym razie my postąpimy niegrzecznie. Wybór należy do was. Ty. Otwórz sejf. Nie znam szyfru. Zraniłem Jacka Błyskawicę Kane'a. Ja go postrzeliłem. Osunął się, gdy waliłem. Mommy and
Do Diaska zabiłem najszybszego żyjącego rewolwerowca. Może go drasnąłeś, ale ja wpakowałem mu ołów w czaszkę. Akurat zginął od mojej kuli. Załatwiliśmy braci Youngerów. My ukatrupiliśmy jednego. Ja ukatrupiłem. Ustaw aparat. Nieboszczyk z przodu. Komitet z tyłu, w tle ratusza. To historyczny moment. Sam Jorgensons. Gdzie Jack Błyskawica? Nafaszerowaliśmy drania ołowiem. Koń się spłoszył i zawiódł ciało nad rzekę. Nie jest już najszybszym żyjącym rewolwerowcem. Znajdźcie go. Szeryf Kurtz po środku. Złoży pan oświadczenie? Przemowy zostawię politykom. Po prostu wykonuję swoje obowiązki. Oto przesłanie dla wszystkich bandytów. W Junction City będziecie przestrzegać prawa lub nauczycie się go bać. Chłopcy mieli trudności z nauką. Hip, hip, hura na cześć szeryfa. Nie ruszajcie się. Gang Youngerów starty w proch. Czytaj. Nie musi pan wymachiwać pukawką. Śmiało. Gang Youngerów starty w proch. Tutaj. Uciec zdołał jedynie Jack Błyskawica Kane. Choć kilku świadków twierdzi, że został podziurawiony kulami jak sito. Kane jest średniego wzrostu, ma jasne włosy, ogorzałą twarz i angielski akcent. Angielski? Tak jest. Nie mówię po angielsku. Jestem z Australii. Nie mogę wysłać tego kumplom i pochwalić się, że zdobyłem rozgłos. Napisali, że jestem Anglikiem. Cholerne gryzi piórki, zawsze coś pokręcą. Szeryf Kurtz oświadczył. Żywy czy martwy, Kane się nie liczy. Załatwiliśmy Cola Youngera. On był przywódcą i mózgiem gangu. Kane to tempe zero. Bez braci Youngerów jest nikim. Younger brothers, he's nothing. He's nothing? Nikim? Bez braci Youngerów jestem nikim? Tempe zero? Tak napisali. Przekonamy się, kto tu jest tempy. Co to za hałasy? Pół tonu ciszej. Co się dzieje? Cztery torebki soli, dwa worki mąki. Zrozumiałeś? Cztery torebki soli, dwa worki mąki. Plus to, co zwykle. Nie jestem głuchym idiotą, tylko niemową. Bazgrze jak kura pazurem. Napisał, dziękuję panu, czy to wszystko? Tak myślałem, ale nie mogłem odczytać. Niech załaduje sprawunki na wóz. Podliczy mnie pan? Skoro gryzmoli, lepiej, żeby się nie brał za rachunki.
Zapakuj towar na wóz pana Karena. Dość tego pyskowania. Przygarniając biedaka, spełnił pan chrześcijański uczynek. Nie jest mi łatwo. Rodzice wbili mu do głowy, że jest taki jak normalni ludzie. Gdy zmarli na cholerę, czułem się w obowiązku wybić mu te głupstwa z głowy. Niech Bóg pana błogosławi. Straszny upał. Owszem. Ben. Josh Curran to jeden z najlepszych klientów. Nie waż się go obrażać. Dupek. Mam dość tych debilnych karteczek. Połowa miasta nie umie czytać ani pisać. Drażni ich, że ty potrafisz. Przygarnąłem cię, bo nikt inny nie chciał. Zasługuję na wdzięczność. Dokończ załadunek, przelicz pieniądze i zanieś je do banku. Bądźcie grzeczni, to nikt nie zginie. W przeciwnym razie ja postąpię niegrzecznie. Wybór należy do was. Pakuj forsę. Drzwi. I pod ścianę, ręce do góry. Pakuj. Pod ścianę. Odsuńcie się od okna. Co się dzieje? Kupcy zamykają sklepy o czwartej. Między czwartą a piątą przynoszą utarg do banku. Radzę wpaść po piątej. Ty. Ty. Otwórz sejf. Otwórz sejf. Jestem kasjerem, tylko dyrektor zna szyfr. A on gdzie? Cholera. Pod ścianę. Nie za blisko okna. Napad! Zawiadomcie szeryfa. Opuśćcie ręce. Dawaj. Módl się, żeby ktoś cię lubił. Wziął zakładnika. To ten głupek. Nie strzelać. Druhu. Jedź za nimi w bezpiecznej odległości. Weź świeże konie, kilku ludzi i tropiciela. Spotkamy się przy stajniach. Ruszaj. Jedno słowo i nie żyjesz. Gdzie oni są? Za skałami. Okrążamy ich? Na koń. Gdy mówię wskakuj, to wskakujesz, bez dyskusji.
W twoich żyłach płynie indiańska krew? Nie, Indianin pozwoliłby mi wpaść w ich ręce. Zaraz znajdziemy ich ślady. Kierują się ku granicy hrabstwa. Złaź. Nieźle się spisałeś. Trzymałeś buzię na kłódkę. Jesteś wolny. Możesz się odezwać. Nie umiesz mówić? Obróć się. Twarzą do drzewa. Nie podglądaj, bo zginiesz. Nawet o tym nie myśl. Przyłączę się do twojego gangu. Jakiego gangu? Wszedłbyś do banku i zażądał forsy na piśmie? Nie słyszałem głupszej rzeczy. Zdejmuj buty. Szybko. Nie chcę, żebyś mi ściągnął na kark szeryfa. Ciesz się, że wracasz na własnych nogach, a nie przewieszony przez siodło. Adios. Bez sensu. Puścił konia i zabrał chłopca. Może pędzi go przed sobą na bosaka z czystej podłości. Strzelajcie bez ostrzeżenia. Cholera, jakim sposobem? Wąż mnie ukąsił. Niemożliwe. Mam amulet przeciw ukąszeniom. Kosztował 50 dolców. Tak. Wyssij jad. Musisz to zrobić. Ja nie sięgnę. Opuścić broń? That's it. Już?
Zwykła drzazga? Nie ukąsił mnie wąż. Talizman działa. Nie boję się węży, tylko ich nie lubię. Byłeś gotów cmoknąć mnie w tyłek, żeby ocalić moją skórę. Ratujesz mnie, od kiedy się poznaliśmy. Nie jestem niewdzięcznikiem. Wskakuj. Zawrócili. Oddział pościgowy nie przekroczy granicy hrabstwa. Musimy pogadać. Myślałem, że z tym skończyłeś. Ostatni raz. Od kiedy nie mówisz? Miałeś dziecko? Byłeś dzieckiem. Dziecko nie mówiło. Urodziłeś się niemową, ale nie jesteś głuchy. Jak się nazywasz? Ben Doyle. Ben Doyle. Lightning Jack Kane. Jack Błyskawica Kane. That's the ten Jack Błyskawica Kane. You probably heard of me. Na pewno mnie słyszałeś. Bandyta. Chcesz zostać bandytą? Jak wszyscy. Będziesz pomagać? Ostatnim razem przydałoby mi się wsparcie. Twoje oczy i uszy na moje usługi? Myślisz, że źle widzę? Skąd ci to przyszło do głowy? Gadaj. Yeah, well,
Mąci mi się wzrok, gdy czytam, ale trafię w każdy cel, który wskażesz, nim wyprostujesz palec. Widzisz? Oko orła od szamana Navajo. $75. Niezawodne. To, że jeden organ szwankuje, nie znaczy, że jestem słaby. Wiesz, jak ludzie traktują słabości. Nadal uważasz, że potrzebuję pomocy? Odróżniam jedną dolarówkę od 100 dolarówki. Banknoty jednodolarowe. Złupiłem bank na $50. Nikomu nie powiem. Oczywiście, że nie. Skoro już przy tym jesteśmy, nie paplaj też o ukąszeniu węża. Sypię żartami jak z rękawa. Nikomu nie wypaplaj. Będę się z ciebie nabijał, ale jeśli do mnie dołączysz, nikt inny się nie ośmieli. Próbowałeś kurczaka a la Arizona? Australia jest kolonią. Jeśli obrabujesz bank, szukają cię w całym kraju. W Ameryce możesz okraść banki w 5 stanach. Zostanie ci jeszcze 30. Przekroczysz granicę i jesteś wolny. Demokracja to wspaniała rzecz. Dolegliwości żołądkowe? Wybierz sobie wychodek. A z myszołowa jedz tylko udka. Pośpiesz się. Rób gdziekolwiek. Musi cuchnąć na potęgę. Co zwęszyłeś, druhu? Nie ty. On ma na imię druh. Chciałem go nazwać Piorun. Wiesz, Jack Błyskawica, Kane i Piorun. Nie zgodził się. To ich zwęszył. Nie strzelam do prostych ludzi, chyba że mnie wkurzą. Na koń.
przytrocz. Udawaj przygłupa i uśmiechaj się. Nie potrzebuję spluwy. Sprzedadzą mi konia za 10 dolców, góra 5. Złotousty szelma ze mnie. Witajcie, sąsiedzi. 30 dolców za tę habetę? Złodziej. Trzeba było go zastrzelić. Pamiętaj, demokracja. Będą nas ścigać dopiero po napadzie. Wchodzę. Zbliżam się do okienka. Macham pieniędzmi i wkraczasz ty. Ja będę mówić. Wyciągasz spluwę i osłaniasz mnie. Chyba że ktoś sięgnie po broń, wtedy strzelasz. Zachowajcie spokój, panowie. Pani też. Bądźcie grzeczni, to nikt nie zginie. W przeciwnym razie my postąpimy niegrzecznie. Wybór należy do was. Ktoś okrada bank. Sprowadźcie szeryfa. Spartaczony napad. Wykazując się bezdenną głupotą, niedoszły rabuś postrzelił się, nim kasjerzy zdążyli unieść ręce. Jego wspólnik wpadł w panikę. Wzięli nogi za pas, podczas gdy pracownicy banku śmiali się do rozpuku. Świadek utrzymuje, że jednym z napastników był Jack Kane. A gdzie błyskawica? W pocie czoła harowałem na przydomek, a jakiś dziennikarzyna go pomija. Napiszę do redakcji. Szeryf federalny Daniel Kurtz twierdzi, że w wypadku każdego skoku na bank ktoś rozpoznaje Kane'a. Lecz epoka tego barwnego rzezimieszka się skończyła. Żaden z niego Jesse James. Jesse James jest taki wyjątkowy? Na mnie nie zrobił wrażenia. Czy znam Jesse Jamesa? Brałem udział w kilku napadach z nim i jego bratem Frankiem. Frank to mózg. Jesse, mały pikuś. Tam jest twój pikuś. Jesse to mały pikuś. Czy jest łysy? Nie łysy, tylko głupi. Jak ja, napadając na bank z żółtodziobem.
Spójrzmy prawdzie w oczy. Jestem urodzonym przestępcą. Ty nie. Wracaj do domu. Jeden przyzwoity nagłówek. Czy zbyt wiele wymagam? Naboje? Po co? Obrabujesz bank? Sam? Dołączysz do Jamesów? Wyuczą cię fachu. I pewnego dnia przeczytam, Jesse James i Ben Doyle okradli bank? Są lepsi ode mnie. To też opiszą w gazetach. Jesse James skuteczniejszym nauczycielem niż Jack Kane. Nie. Ben? Droczę się z tobą. Od braci James nie nauczyłbyś się niczego. Będzie ich więcej. Gdy się zbliżą, rób to, co ja. Spędziłem wśród Navajo miłe chwile. Musimy przestrzegać ich zasad. Nie okazuj strachu ani pogardy. A przede wszystkim... Cholera. Jakie zasady? To Comanche. Powoli dosiąć konia. Comanche nawet nie mają określenia na odwrót. Okrążają nas. Następnych trzech nadejdzie z mojej strony. Nie strzelaj pod żadnym pozorem. Za mną. Schyl się.
Spróbuj się utrzymać w siodle. Nie pokonam całego plemienia. Stójcie! To jakiś obłęd. Nazwał mnie Bobkiem Kojota. Wracamy. Dlaczego nie strzelałem? To Comanche. Nie znamy ich imion. Nie masz pojęcia o Indianach. Duch zabitego Comanche'a wstępuje w sowę. Co noc sowa pyta, kto, kto? Jeśli jej nie odpowiesz, będzie cię prześladować aż do śmierci. Ten sekret zdradził mi Czerwony Orzeł. Comanche sprzedał mi amulet odstraszający niedźwiedzie grizzly. $30. Mamy problem. Granville? 10 dni drogi od miejsca, gdzie widziano go przedwczoraj. Konkurencja. Historia rozbicia gangu Youngerów stała się głośna w całym kraju. The Mail uznało cię za bohatera narodowego. Nasi rywale sprzyjają przegranym. Zrobią z Kane'a ludowego herosa. Ty będziesz szeryfem, któremu się wymknął. To lokalna gazeta. Ale znajdą się następne. Pognębimy pana Kane'a. Jak? Zapewnię odpowiednich ludzi i motywację. Potrzebuję finansowego wsparcia od Stowarzyszenia Prawo i Porządek. Załatwione. Junction City i The Mail stoją za panem murem. Gubernatorze. Jesteśmy bezpieczni. W Wayside prawo nie obowiązuje. Mam domek parę mil stąd. Jutro zaczniemy lekcję. Teraz odwiedzimy bar pod Czerwoną Podwiązką. Jedyny powód, dla którego to miasto istnieje. Kiedy byłeś z kobietą? Nie wiesz? Nigdy? Dorosły facet. Jesteśmy bandytami. Myślałem, że będę cię uczył okradać banki, nie sztuki miłości. Fikuś działa? Staje na baczność, gdy mija cię słodko pachnąca dziewczyna? Wiesz, gdzie go włożyć? Denerwujesz się. Za pierwszym razem trząsłem się ze strachu. To było przerażające doświadczenie.
dla 11-latka. Proste jak jazda konna. Najpierw z tempa. Później krótki galop. Byle nie kłus. Robisz tak, póki słodkie stworzenie nie zacznie jęczeć. Potem przechodzisz w cwał. Jakiś problem? Pamiętaj, nie włazi się na pannę. Mówi się, że ma ładną sukienkę albo miękkie włosy. Ty możesz ją pogłaskać i do dzieła. Sztuka miłości. Witam, panie Kane. To co zwykle? Jack! Mówili, że odniosłeś ciężkie obrażenia. Może i zginąłeś. Normalny człowiek by nie przeżył. Znasz mnie, jestem twardzielem. Bez wątpienia. Mój wspólnik, Ben Doyle. Lana Castell. Najpiękniejsza dziewczyna w hrabstwie i najcudowniejszy głosik w stanie. Bardzo mi miło. Chciałbyś... Ben jest małomówny. Gdy wchodziliśmy, spytał... Pilar? Będą się doskonale uzupełniać. Buzia jej się nie zamyka. Zaopiekuj się naszym przyjacielem. Przyda mu się gorąca kąpiel. Poza tym jest nieskalany. Niezwykłe, ja też. Poznajmy się bliżej przy kieliszku szampana. Chodź. A my zadbajmy o moje rozkosze. Wykonam swój popisowy numer Cowboy Jack. Jeśli masz zawodzić. Nie znam bardziej skrytego mężczyzny. W ciągu godziny powiedziałeś najwyżej 3 słowa. Większość facetów przerywa w środku zdania albo cię przekrzykuje. Nie ty. Jesteś dżentelmenem. Chciałbyś powiedzieć coś miłego? Śmiało, skarbie. Jesteś niemową. Inne organy też szwankują? So you mean to say?
Bez względu na to, jak dziwne figle będziemy wyczyniać, nikomu nie możesz o nich powiedzieć, co? Co za szkoda. Pojedziemy do Nowego Jorku. Tam żyją ludzie kulturalni. Kiedy? Po ostatnim skoku. Szkolenie Bena trochę potrwa. Cieszę się, że masz towarzysza. Kobiety wyczuwają takie rzeczy. Jest lojalny. Ocaliłem mu życie. Grzechotnik ukąsił go w nogę. Gdybym nie wyssał jadu, skonałby jak amen w pacierzu. Nie poruszamy tego tematu. Naprawdę zaczniemy od nowa. Jakbym ci to obiecał dopiero wczoraj. 9 lat temu. Skarbie. Piwko. Ktoś promieniuje szczęściem. Podniecony początkiem nauki? Szczerzysz się głupio z innego powodu? Co robiłeś ubiegłej nocy? Galopowałeś do utraty tchu? Przeproś. Debilny uśmieszek nie wystarczy. Nie patrz na niego. Nie będę się wtrącać. Mick, musisz to zobaczyć. Comanche Doyle. Nie wygląda na Indianina. Zwą go Comanchem, bo swoim ofiarom obcina języki. Nosi je na szyi, pod koszulą. Lubi je czuć na skórze. Słyszałem. Comanche Doyle. Niebezpieczny gość. Stawiam 50 dolców, że ukatrupi obu, nie rozlewając piwa. 100 dolców. Wolnego. Nie ma co się unosić. Wylewam więcej, siorbiąc z kufla. Nie zdara ze mnie. Niech się pan nie gniewa. Szczęściarz. Cieszę się, że nie narozrabiałeś w moim mieście, Comanche. Idziesz? To się nazywa blef. Napędziliśmy chłopakom strachu. Ucieka przede mną? Za taką klaczką mógłby się tylko uganiać. Wczoraj prosił mnie o rękę. Jestem za młoda na małżeństwo.
Trzeba je kochać. Robisz to zbyt wolno. Mam lepszy pomysł. Zdejmij pas. Kolegowałem się z niejakim kiepskim wzrokiem McClainem. Nie widział dalej niż na wyciągnięcie ręki. Zakładaj. Wyrytował sobie pukawkę. Obrzyn. Do strzałów z bliska. Spokojnie. Sęk w ścianie. Kaliber 45. Podrasowana 50. Błyskawica uderza tylko raz. Z odległości 6 kroków rozerwiesz człowieka. Z odległości 30 kroków. Jedynie go wkurzysz. Schowaj. Nie ma sensu wyciągać broni z miną spłoszonego zająca. Patrz na wylot. Traktuj przeciwnika jak powietrze. Pomyśl, że jesteś grzechotnikiem, a on małą myszką. Czy ja tak robię? Nie. Po prostu wiem, że jestem niezły. Naprawdę niezły. Bajeczka o Comanche nie jest do końca zmyślona. Nie obcinał ludziom języków. Weź. Kupiłem od starego Chińczyka. Amulet na płodność. To jądra. Jaja. Od tej pory będą językami, Comanche. Nie dziękuj. Poćwicz strzelanie. Przygotuję żarełko. Podobno kręci się po okolicy. Gdyby był ranny, pewnie by się tu zjawił. Żywy lub martwy, nagroda się należy. Nie przypominam sobie takiego człowieka. Ci dwaj stróżowie prawa pytają o Jacka Błyskawice Kane'a. Znasz? Stróżowie prawa to otyłe stare zrzędy. Wam dałabym się aresztować. Jesteśmy zastępcami szeryfa federalnego.
Spotkała pani Kane'a? Raz. Wystarczy. Bandyci bywają dżentelmenami, a Jack Błyskawica Kane to wredny, nikczemny skunks. Podobno nie żyje. Mam taką nadzieję. Usychacie z pragnienia. Posadź panów przy stoliku, a ja przyniosę coś do picia. Powinnaś być aktorką. Mówiłeś bardzo przekonująco. Naprawdę uważam, że Jack to wredny, nikczemny skunks. Mają odznaki, więc działają zgodnie z prawem. Ale cuchną śmiercią. Chcę się dowiedzieć, skąd to nagłe zainteresowanie Jackiem. Otwieraj, to ja, Lana. Jack? Czuwam. Mówiłeś, że sypiasz na golasa. Owszem. Ale nie przy innym mężczyźnie. Co cię sprowadza? Wyobraziłaś sobie mnie na golasa? Przyjechałam cię ostrzec. Dwóch zastępców szeryfa opowiada naokoło, że wyznaczono nagrodę za twoją głowę. Jakiej wysokości? $200. $200? A może 2000? Co za różnica, żywy lub martwy? Co za różnica? Kobiety. $200 dają za koniokrada. Jestem Jack Błyskawica Kane. Rabuję banki i zabijam z zimną krwią. Przestraszyłam się. Może mówili o 5000? To bardziej prawdopodobne. Siodłaj konie. Miejscowi zdradziliby pewniaka za mniejszą kwotę. 5000? Boję się. Ścigają mnie od lat. To łowcy nagród. Jakiś szeryf z północy organizuje na ciebie obławę. Dan Kurtz z Junction City. Nie jesteś tu bezpieczny. Nie możesz wrócić. Nie zamierzam. Wrócę raz. Po ciebie. Kiedy? Zrobię ostatni skok. Przyjadę pod koniec miesiąca. Bądź gotowa. Słowo. Nie wzięłaś przypadkiem listu gończego? Nie. Małe miasteczko. Potrzebujemy dużego banku jak w Junction City. Obrobić go ponownie? Nie mogę się tam pokazać. Błyskawica uderza tylko raz? Słusznie. Nikt się mnie nie spodziewa. Zaczynasz myśleć jak przestępca. Największe targi bydła w roku. Junction City. Piątek 27. Za tydzień. Sejf będzie grubszy niż żona piekarza. Skradniemy jego zawartość.
Skocz po piwko. Musimy pogłówkować. Przepraszam. Skocz po piwko, Comanche. Chłopcze, zastanawiamy się nad twoją spluwą. Zamierzasz polować na wiewiórki czy na kaczki? Facet w czarnym płaszczu to John Coles. Rewolwerowiec z północy? Co się stało? Zobaczyłeś wiewiórkę? Panowie, to jest Comanche Doyle. Ma nierówno pod sufitem. Jadaczka ci się nie zamyka. Przejdziesz do czynów, czy będziesz tak ględził? Racja, nie moja sprawa. Jadaczka się zamyka. Właśnie wychodziłem. Dobry pomysł. Podwiń ogon i zmykaj jak żółty kundel. Częstuj się. Spływaj. Czterech nie pokonam. Panie Comanche, masz pan dwa wyjścia. Albo wyciągniesz spluwę, albo ja to zrobię i wsadzę ci w wiewiórczy zadek. Czterech to za dużo. Ale trzech. Kaszka z mleczkiem. Jestem tak dobry, że aż sam się boję. Macie szczęście. Gdyby Comanche się zdenerwował. Ben? Wolnego. Mrugniesz okiem i będziesz trupem. Dobranoc. Był w to zamieszany drugi włóczęga, ale zbiegł. Wcześniej nikt ich nie widział. Padło nazwisko Comanche Doyle. To pan, Comanche? Może lanie rozwiąże panu język. Nieważne, za kogo się podaje. Roześlę jego rysopis. Około południa będziemy znali jego tożsamość. Taki szybki koleżka musi mieć coś na sumieniu. Zrozumcie. Czasy się zmieniły. Nie prześcigniecie telegrafu. To XIX wiek. Sprawdź, czy chłopcy są na stanowiskach. Kopę lat.
Przynajmniej 10. Co u ciebie? Walczę o przetrwanie. Nie mogę cię wypuścić. Zbyt wielu świadków. Jutro całe hrabstwo będzie wiedziało o strzelaninie. 10 lat temu wyrwałbym tę kratę i uciekł razem z tobą. Rób, co musisz. Każdy stara się przeżyć. Nie bierz tego do siebie. Nie podpisałem rysopisu, wspólniku. Doceniam to. Cisza i spokój. Zastąp mnie. Nie zbliżaj się do więźnia, zmienię cię o świcie. Zamknij. Dobry wieczór, szeryfie. Kto tam? Wy głupiacie się do woli. Nikomu nie otworzę. Idźcie do domu i wytrzeźwiejcie. Sklep żelazny. Patrzcie no. Bez szczerbinki. Miałeś szczęście. Ty miałeś szczęście, że ci nie podziurawiłem tej wielkiej, pustej łepetyny. Wstań, Łajzo. Powoli. Jedna ręka do przodu, druga na głowę. Cofnij się. Możesz się położyć. Nie będę tracił nocy dla takiego drania jak ty. Obudź się. Pożar. Kluczyki.
Szybciej. Kajdanki. W biurku. Jesteś wierzący? Ja też rzadko myślę o Bogu. Ale gdy przedzierałeś się przez płomienie, sądziłem, że to diabeł przyszedł upomnieć się o moją duszę. Zacząłem się zastanawiać. Nie zmusisz się, by nacisnąć spust i odstrzelić komuś głowę. Nikt nie jest doskonały. Nawet ja mam wady. Nikomu nie potrafiłem zaufać. Aż do teraz. Nieważne, że boisz się broni. Strzelam za dwóch. Ważne, że ci ufam, wspólniku. Jak bratu. I to mnie wzrusza. Przytuliłbym cię. Dobrze, że nie bawimy się w babskie czułości. Junction City. Kolebka Stowarzyszenia na Rzecz Prawa i Porządku. Targ kończy się o trzeciej. O piątej bank będzie pękać w szwach. Złożymy im uszanowanie. Wiem, element zaskoczenia. Pokażę ci. Przepraszam. W tamtym banku zrobiono zasadzkę na rabusiów. Owszem. Miałeś rację. Boję się wpłacić pieniądze. Panowie, to najbezpieczniejszy bank w stanie. Wszyscy ludzie interesu należą do stowarzyszenia. Gdy pojawią się kłopoty... Po śmierci braci Youngerów przestępcy omijają nas z daleka. Brał pan w tym udział? Ja ich zauważyłem. Mam nosa. W takim razie to bank dla nas.
Bez wątpienia. Dobrze, że nie rozpoznały bandyty, nawet gdyby ten nafajdał mu na kapelusz. Źle, że tego dowiódł. Dwóch jeźdźców. Ten po lewej to Tim Kate, ścigany za napady w czterech Stanach. Mam nadzieję, że mnie nie dostrzegł. Musi tu być jego gang. Nie obrabowałby banku w dwie osoby. To co innego. Śledź go. Spotkamy się przy stajniach. Co najmniej sześciu? Wysoki z przepaską na oku to Dar Spencer. Gang Kincaida. Chcą okraść nasz bank. Największy targ bydła w roku. Nikt się niczego nie spodziewa. Mamy dwa wyjścia. Wkroczymy teraz, pierwsi. Nie warto, ponieważ targ wciąż trwa. Albo pozwolimy obrobić bank i napadniemy ich, gdy będą wyjeżdżać. Tylko którędy? Nie cierpię dużych miast. Trzy. Trzecie wyjście? Znajdziemy inny bank? Co się stało? Rabusie? Na bank? Muszę zawiadomić kolegów. Sprowadź szeryfa, ja ogłoszę alarm. Nie biegnij. Poddajemy się. Stać. Nie strzelajcie. Podejdźcie bliżej. Połóżcie broń na ziemi. Połóżcie broń na ziemi. Szybciej. Ustawcie się do zdjęcia. Szeryf Kurtz łapie bandytów na gorącym uczynku. Chwileczkę. What?
A teraz uwiecznijmy was przed budynkiem ratusza. Nie zapomnę ich min. W piekle nastaną mrozy, nim jakiś rabuś pomyśli... Stowarzyszenie Prawo i Porządek. Czekaj przy koniach, muszę coś załatwić. Przysuńcie się do siebie. Wyjdźcie z kadru. Nie ruszajcie się. Zdjęcie ukaże się w dużych gazetach na wschodzie. Ludzie chcą zobaczyć komitet założycielski i przyszłego gubernatora. Jak długo te sępy zostaną w mieście? Dopóki będą im płacili i nie zrozumieją, że Jack nie wróci. Obiecał Lanie. Nie dotrzymuje się słowa danego ladacznicy? Szkoda, że nikt nie powiedział jej o tym 10 lat temu. Może. Dzisiaj też nie powie. Wejdź do środka i napij się ze mną zimnej lemoniady. Musiałam zaczerpnąć powietrza. Jack czeka, aż sprawa przycichnie. Oczywiście. Nie może tu przygalopować w biały dzień. Nie przemknąłby się. Ilu mężczyzn proponowało ci ucieczkę, a nawet małżeństwo? Przestałam liczyć. Zacznij od nowa. Pewnego dnia ockniesz się na zakurzonej werandzie, wypatrując rycerza w lśniącej zbroi, który wcale nie jest rycerzem. Przymknij się, powoź. Witam. Gang Kincaida. Spokojnie. W tym mieście nie ma szeryfa. Minęły 2 tygodnie, nikt nas nie szuka. To była zbrodnia doskonała. Ludzie nigdy nie poznają prawdy. Wzięłaś wszystko? Jakieś problemy? Może. Sprawdź, czy spakowałam rzeczy jak trzeba.
Do redakcji przyszedł list z zegarkiem dyrektora banku. Piszą, że wykołowałeś gang Kincaida. Znaleźli cię na fotografii. List przysłał niejaki Comanche. Przeczytaj to pod moją podobizną. Na głos. $10,000 nagrody za pana Jacka Błyskawice Kane'a. Według szeryfa Kurtza jest podlejszy niż grzechotnik i dwukrotnie bardziej przebiegły. Dlaczego? $10,000 nagrody. Podlejszy niż grzechotnik. Dwa razy bardziej przebiegły. $10,000. Bardziej przebiegły niż grzechotnik. Obrzęd Comanche'ów. W drogę. Będą nas szukać wszyscy stróżowie prawa w okolicy, a może i w całym kraju. Jesteśmy gangiem Kane'a, bandytami. Ludzie mówią, że ten szlak prowadzi przez terytorium Apaczów. Świetnie. Widzisz? Woreczek z duchami. Kupiłem od szamana Apaczów, to czyni mnie ich bratem. Kosztował mnie $50. Co ze mną i Benem? Chroni całą rodzinę. Powiem, że jesteś moją żoną, a Ben naszym synem. Spokojnie. W promieniu 100 mil nie ma Indianina.